Szanowni, dobry wieczór, bo nagrywam ten film wieczorem. Chciałem streścić naszą ostatnią lekcję. To była typowa lekcja powtórzeniowa. Poruszyliśmy kilka tematów. Na każdy z tych tematów jest film nagrany wcześniej, ale żebyście nie musieli, ci co nie chcą przynajmniej, bo linki do tych filmów ja podam w materiałach, oglądać tych wszystkich filmów jeden po drugim, no to streszczę pokrótce to, co się działo w tych wszystkich wątkach tutaj. Zacząć chcę od wejściówki. Chcę bardzo pochwalić Franka, który zrobił bardzo mądrą uwagę, trafił w sedno. Dlaczego? Mianowicie, jeśli mamy taki wzór na ciśnienie hydrostatyczne, to prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź trzecia, że te jednakowe beczki pękły, gdy poziom wody w obu rurkach był taki sam. No i Franek powiedział, że przecież w tym wzorze nie ma ani słowa o przekroju poprzecznym, to znaczy miał pewnie na myśli pole przekroju poprzecznego rurki. No i to znaczy, że ciśnienie słupa o wysokości H w rurce, która jest cieńsza, byleby nie była za cienka, żeby nie wchodziły w grę efekty przylegania, jest takie same jak ciśnienie słupa wody w grubszej rurce, pomimo że masa wody, a zatem i ciężar w tej grubszej rurce jest większy. No i ten argument Franka był oczywiście słuszny i popatrzcie, jaki on jest oszczędny. Wystarczy tylko spojrzeć na wzór i powiedzieć jedno zdanie. Gdybyśmy chcieli to wypowiedzieć w języku naturalnym, to musielibyśmy bardzo długo opowiadać, dlaczego tak jest. Brawo Franek, no i brawo algebra, brawo język matematyki, który pozwala w taki bardzo precyzyjny i oszczędny sposób wypowiadać stwierdzenia na temat tego, jak przyroda się zachowuje. No a teraz przejdźmy już do tematów. Zaczęliśmy od ładunków. Od tego, że chemią, właściwościami chemicznymi atomów i cząsteczek rządzą ładunki elektryczne. No i to są ujemnie naładowane elektrony, które są lekkie i ruchliwe, i dodatnie protony, które znajdują się w jądrach. Te jądra są ciężkie i takie bardzo nieruchliwe. Oprócz protonów w jądrach są jeszcze neutrony pozbawione ładunku elektrycznego. No i wszystko zależy od tego, że ładunki, jakby cała ta chemia polega na tym, że ładunki jednoimienne się odpychają, a różnoimienne się przyciągają i że oddziaływanie ładunków elektrycznych bardzo szybko maleje z odległością. No i wprowadziliśmy sobie ten elektroskop, który tak wygląda, a tu po prawej stronie macie taki schematyczny model tego, co się dzieje wewnątrz tego miedzianego gwoździa, mianowicie atomy miedzi zjonizowane, więc dodatnie i ich ostatnie elektrony, które zamiast być przywiązane do tych atomów, mogą poruszać się swobodnie pomiędzy nimi po całym materiale tego miedzianego gwoździa. No to jest taki cud, dzięki niemu metale przewodzą prąd elektryczny. Cud polega na tym, że te niebieskie elektrony nie są przywiązane do swoich atomów, tak jak gdyby były w próżni, gdyby był tylko jeden atom, no to jeśli to jest elektron z tego atomu, no to on by tam znajdował się w pobliżu, znajdował się jakby wewnątrz tego atomu, a teraz, jeżeli tych atomów miedzi jest wiele i są ułożone regularnie, to może się poruszać po całym materiale. No i patrzyliśmy sobie na doświadczenie, co się dzieje, jak zbliżamy pałeczkę ebonitową naładowaną ujemnie przez podzieranie futrem. Zbliżamy tę pałeczkę i elektrony przy zbliżaniu pałeczki uciekają, są odpychane, więc uciekają najdalej jak mogą. Uciekają tutaj na te listki i te listki, ponieważ mają
nadmiar ładunków ujemnych, odpychają się od siebie i to widzieliśmy. No dobrze, kolejny temat. Kolejny temat to będą atomy. No i powiedzieliśmy sobie, że w atomie to nie jest tak, że elektron krąży po orbicie, jak Ziemia krąży wokół Słońca, krąży po orbicie wokół jądra, a po prostu znajduje się w takim obszarze wokół jądra, który nazywamy, ogólnie nazywamy chmurą elektronową, a tak bardziej chemicznie to w języku naukowym to orbitalem. No i że właściwa intuicja polega na tym, że przepraszam, muszę się dobrać tutaj do tego, że jakby gdybyśmy chcieli ustawić pułapkę na elektron, no to orbital to jest taka przestrzeń wokół jądra, w którym ma sens stawiać te pułapki, bo on tam może wpaść. Jeżeli jesteśmy daleko od jądra, to teoretycznie mógłby i tam wpaść nam w pułapkę, ale trzeba by strasznie długo czekać, na przykład dłużej niż wynosi wiek wszechświata. No i tutaj mamy wodór, który składa się z jednego protonu i tej chmury jednego elektronu, a tu mamy tlen. 8 protonów, 8 neutronów w jądrze, narysowałem tylko protony. No i potem mieszkania dla elektronów. Pod jednym adresem mieszkają tutaj dwa elektrony. Jest coś takiego jak zakaz Pauliego. Można sobie wyobrażać, że w jednym łóżku może spać tylko jeden elektron. W związku z tym nie wszystkie mogą się położyć na tych dwóch łóżkach, które znajdują się w tym jednym mieszkaniu. No, gdyby wszystkie elektrony mogły zbliżyć się do jądra, to z grubsza ten atom tlenu z daleka wyglądałby tak jak nieco większy atom wodoru i nie byłoby całej tej rozmaitości atomów i w związku z tym całej tej rozmaitości cząsteczek nie byłoby tych wszystkich różnorakich cząsteczek, a w związku z tym nie byłoby też biologii. No i to wszystko wiąże się z tym, że na jednym łóżku może spać tylko jeden elektron, a matematycznie wyrażając to się nazywa zakaz Pauliego. No więc tu mamy pod tym adresem mamy jedno mieszkanie i tu są dwa elektrony, bo są dwa łóżka. Tutaj mamy drugi adres, pod którym jest dom dwupiętrowy. Tu mieszkają dwa elektrony, a tu mieszkają cztery, no ale ten tlen marzy o tym, żeby zaprosić jeszcze dwa elektrony do siebie, żeby było ich w sumie 8 przy nim. No i jeżeli w pobliżu pojawią się dwa atomy wodoru, to on flirtuje z ich elektronami i bardzo, bardzo namawia je, żeby choć trochę czasu spędzały bardziej przy nim. No i stąd bierze się to słynne wiązanie wodorowe, ponieważ ten koniec tlenu, cząsteczki H2O, która ma taki kształt, można powiedzieć, trójkątny, jest troszeczkę bardziej naładowany ujemnie niż ten koniec, niż te końce wodorowe, czy koniec wodorowy, dlatego że rzeczywiście ten elektron spędza troszeczkę więcej czasu tutaj przy tlenie a mniej przy wodorze, niż gdyby po prostu te wodory były daleko gdzieś każdy z nich izolowany. No i stąd wynika, momencik, musimy tu wrócić na pierwszą stronę. Stąd wynika oddziaływanie cząsteczek H2O. Ten koniec tlenowy jest troszeczkę bardziej ujemny, a ten koniec wodorowy jest troszeczkę bardziej dodatni, w związku z tym te końce się przyciągają.
Oddziaływanie jest słabe, krótkozasięgowe, to znaczy w ten sposób oddziaływać mogą tylko cząsteczki H2O rzeczywiście znajdujące się w pobliżu siebie. No i w zeszłym roku robiliśmy wiele doświadczeń, między innymi na temat napięcia powierzchniowego, stąd bierze się napięcie powierzchniowe, jeśli cząsteczka wody znajduje się wewnątrz, poniżej lustra wody, gdzieś w środku, w objętości, no to sąsiadki oddziałują z nią i te siły oddziaływania tych sąsiadek, które są wszędzie wokół, przyciągające się mniej więcej równoważą. Jeżeli znajdujemy się w pobliżu lustra wody, no to na cząsteczki tuż na powierzchni oczywiście działają siły od cząsteczek poniżej, powyżej wody nie ma, w związku z tym działają wypadkowe siły skierowane w dół i jakby nie pozwalają tym cząsteczkom się uwolnić i to jest mechanizm napięcia powierzchniowego.